O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie możemy się zobaczyć. Dziś opowiem Wam historię, a właściwie legendę, która zainspirowała wielu twórców do tworzenia filmu na temat klątwy La Llorona. Począwszy od 1933 roku, kończąc na 2019 i topielisku klątwie La Llorona z uniwersum obecności. Na jakiej historii opierała się fabuła filmu? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Na wstępie chciałam Wam podziękować za to, że doceniacie moją twórczość za pomocą wszelkiego zaangażowania. Łapek, subskrypcji, komentarzy i ocen. Dziękuję Wam i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Historia La Llorona jest niezwykle ciekawa i powinna zainteresować każdego entuzjastę duchów i zjawisk paranormalnych. La Llorona oznacza dosłownie płaczącą kobietę. Legenda wywodzi się z Meksyku i liczy już ponad 500 lat. Z biegiem czasu zaczęła być różnie interpretowana w zależności od kraju, w którym jest opowiadana. Niemniej zawsze chodzi jednak mniej więcej o to samo. Dawno temu piękna kobieta imieniem Maria poślubiła bogatego hiszpańskiego szlachcica. I choć społeczność miasteczka odwodziła mężczyznę od tego pomysłu, mówiąc, że Maria jest piękna, ale jednocześnie bardzo próżna, a poza tym pochodzi z dużo niższej klasy społecznej, mężczyzna był nieugięty. Młodzi wzięli ślub, a wesele było bardzo wystawne i pełne przepychu. Wydarzenie, którego wcześniej, ani długo później, nie doświadczyli mieszkańcy miasteczka. Szczęśliwa para bardzo szybko postanowiła powiększyć swoją rodzinę i tym samym w ciągu kilku lat doczekali się dwóch synów. I choć początkowo para pałała do siebie miłością i pożądaniem, po kilku latach coś się wypaliło. Maria zaczęła zauważać, że z dnia na dzień jej mąż zaczyna się coraz mniej nią interesować. Zaczął coraz więcej pracować, a wieczory spędzał na piciu alkoholu ze znajomymi. W domu zaś interesował się jedynie dziećmi. Znikał na całe wieczory, a następnie noce. Po pewnym czasie Maria zaczęła podejrzewać, że jej mąż może mieć romans z inną kobietą. Nie myliła się. Pewnego wieczoru, kiedy była na spacerze z dziećmi, idąc wzdłuż rzeki, przyłapała męża w ramionach innej kobiety. Maria zrobiła awanturę mężowi. Ten jednak bezczelnie zaczął śmiać się jej w twarz. Stwierdził, że on i jego nowa kochanka są dla siebie stworzeni, że chce ją poślubić i tym samym wyrzeka się miłości do Marii. Że nie ma już po co wracać do domu i od dziś będzie spała na ulicy, czyli tam, skąd przybyła. Niewierny mąż odszedł z kochanką, a wściekła Maria w przypływie złości i nie myśląc racjonalnie, wepchnęła obydwu swoich synów do rzeki i patrzyła, jak ci znikają jej z oczu. Już po chwili żałowała swojego czynu. Zaczęła krzyczeć „Aj, mis hijos”, czyli „Och, moje dzieci” lub „Och, moi synowie”. Kobieta rzuciła im się na ratunek, jednak niestety było już za późno. Nurt rzeki porwał ich dużo dalej i nie było szans na pomoc. Zrozpaczona kobieta przez kolejne dni i noce chodziła wzdłuż rzeki, wołając synów, z nadzieją, że ci jeszcze do niej wrócą. Spacerowała w swojej białej sukni, która wraz z upływem kolejnych dni szarzała i strzępiła się. Biedna i bezdomna Maria
odmawiała pomocy, którą oferowała jej lokalna społeczność. Nic nie jadła, przez co szybko straciła na wadze, a w połączeniu z jej wysokim wzrostem dodawało jej to upiornego wyglądu. Po kilku dniach zrozpaczona kobieta zmarła nad brzegiem rzeki, w której przepadli jej synowie. Prawdopodobnie z wycieńczenia, choć aby nadać więcej dramatyzmu całej historii, mówi się, że zmarła z rozpaczy. Z racji biedy, jakiej doświadczyła w ostatnich dniach swojego życia, Maria została pochowana następnego dnia w tej samej, niegdyś białej, zwiewnej sukni, teraz brudnej i potarganej. Legenda głosi, że kiedy kobieta dotarła do bram niebiańskich, nie została wpuszczona do nieba za zbrodnie, jakiej dopuściła się za życia. Miała zakaz przekroczenia bramy, dopóki nie odnajdzie swoich zaginionych dzieci. Maria więc musiała wrócić na ziemię jako duch. Dlatego też jeszcze tej samej nocy mieszkańcy miasteczka słyszeli jakiś dziwny, jakby przytłumiony szloch i wołanie: dzieci, gdzie jesteście? Od tej nocy Maria zaczęła nawiedzać zbiorniki wodne, unosząc się nad nimi w swojej brudnej, niegdyś białej sukni i długich, mokrych włosach opadających na twarz. Spotkać ją można także w pobliżu zbiorników wodnych, w lasach, między drzewami, a nawet na uliczkach znajdujących się w pobliżu zbiorników. Znana od tej pory jako La Llorona, płacze i szuka swoich synów. Usłyszenie jej szlochu ma zwiastować nieszczęście. W zależności od wersji, La Llorona albo porywa dzieci i próbuje nimi przekupić bramy niebiańskie, albo mści się na niewiernych mężczyznach. Niezależnie od wersji, jeśli tylko usłyszy się płacz La Llorony, należy jak najszybciej uciekać w przeciwnym kierunku. W wersji z porywaniem dzieci najczęściej słyszy się tłumaczenie, że La Llorona stoi na brzegach lasów, wołając maluchy, które oddaliły się za bardzo albo od swojego domu, albo od swoich rodziców. Dzieci pod wpływem dziwnego transu idą za jej głosem, aby po kilku chwilach wejść do wody i zostać w niej na zawsze. Co ciekawe, La Llorona ma w zwyczaju porywać dzieci wyłącznie podobne do swoich własnych, często myśląc, że znalazła swoich synów. Kiedy tylko orientuje się, że dziećmi nie są jej chłopaki, wpada w szał. Można więc z tego wywnioskować, że w większym niebezpieczeństwie przeważnie są chłopcy. Znów w wersji o zemście La Llorony na niewiernych mężczyznach mówi się, że jest ona czymś w rodzaju femme fatale, kusicielką, która uwodzi mężczyzn pracujących w polu. Zaciąga ich do pobliskich lasów, obiecując towarzyskie spotkanie, kiedy tak naprawdę pozbawia ich tam życia. La Llorona podąża za Latynosami po całym świecie, dlatego też można ją spotkać w różnych zakątkach globu. Z biegiem lat społeczeństwa mieszkające blisko zbiorników wodnych zaczęły się na różne sposoby bronić przed klątwą La Llorony. I tak na przykład w Wenezueli mieszkańcy często wywieszają krzyże na drzwiach wejściowych, odprawiają modły czy też rozpalają świece. Historia znana jest przede wszystkim w Meksyku, ale również w Stanach Zjednoczonych czy też Ameryce Łacińskiej, gdzie została rozsławiona przez właśnie osoby pochodzące z Meksyku. La Llorona spaceruje brzegami rzek i zawsze pojawia się po zmroku. Na próżno więc szukać jej za dnia. Pierwsze zgłoszenia świadków mających widzieć płaczącą kobietę pochodzą z 1509 roku, kiedy to miała być widziana na obrzeżach Mexico City. Doradcy ówczesnego cesarza informowali go o świadkach, którzy widzieli La Lloronę.
Brano wtedy to za zły omen, zwiastujący nadchodzące kłopoty. Aktualnie najczęściej lajorony można spotkać w pobliżu wyspy La Isla de la Muñecas w Meksyku. Jeśli słuchaliście poprzednich odcinków podcastu, ta nazwa może Wam się wydać znajoma. Jest to nic innego jak wyspa lalek w Meksyku. Tak, płacząca kobieta często nawiedza to miejsce, ponieważ jest ono bardzo mocno związane z dziećmi. Na wyspie również wydarzyła się tragedia, w wyniku której utonęła mała dziewczynka. Postać La Llorony często porównywana jest również z mitologią grecką, w której wyróżniają się przede wszystkim dwie opowieści. Pierwsza mówiąca o Madei, córce króla Aitesa i wnuczce boga słońca Heliosa, która pozbawiła życia swoje dzieci po tym, kiedy dowiedziała się, że jej mąż Jazon zostawił ją dla innej kobiety. Podobieństw można się również doszukiwać w micie o Lami, córce Posejdona, która po wdaniu się w romans z Zeusem została zmuszona przez Herę, żonę Zeusa, do zjedzenia własnych dzieci. Lamia zrobiła to, jednak czyn był tak podły, że po nim zamieniła się w krwiożerczą bestię, szukającą kolejnych młodocianych, których mogłaby pożreć. Mówi się również, że słynne białe damy, które przede wszystkim straszą w zamkach, też mogą mieć korzenie w historii La Llorony. Choć ja osobiście niespecjalnie bym to ze sobą łączyła. Co jednak najbardziej przerażające, to to, że klątwa La Llorony znalazła odzwierciedlenie w prawdziwej zbrodni z 1986 roku. Kobieta imieniem Juana Leija, która po wielu latach katuszy, jakie zafundował jej mąż, w akcie desperacji, podobnie jak płacząca kobieta, postanowiła pozbawić życia 6 z 7 jej dzieci. Chciała utopić je w zbiorniku wodnym Buffalo Bayou, niedaleko Houston. Na szczęście została złapana na gorącym uczynku, lecz 2 z 6 dzieci nie udało się odratować. Później, kiedy zapytano ją, dlaczego postąpiła w tak okropny sposób, powiedziała, że jest wcieleniem La Llorony. Wracając jednak do ludowej La Llorony, wiele osób donosiło, że widziało ją nad różnymi wodami. Między innymi Patricio Lugan, który w młodym wieku przebywał wraz z rodziną na kempingu nad potokiem między Morą a Guadalupitą w Nowym Meksyku. Rodzina, siedząc i gawędząc po zmroku nad brzegiem, nagle zauważyła, że w niedalekiej odległości od nich wzdłuż brzegu spaceruje kobieta w białej sukni. Po chwili zaczęła kierować się w stronę wzgórza, unosząc się nad taflą wody, po czym zniknęła. W kulturze latynoskiej mówi się również, że świadkami spotkania z La Lloroną są synowie źle traktujący swoje matki. Tak było między innymi z młodym mężczyzną imieniem Epifio Garcia, który po kolejnej kłótni ze swoją matką wyruszył na przejażdżkę konnym powozem ze swoimi braćmi Agustinem i Carlosem. W trakcie przejażdżki jakby znikąd dołączyła do nich kobieta. Choć piękna, była ubrana bardzo niechlujnie. Chłopcom wydawała się bardzo dziwna, ponieważ podczas przejażdżki nie odezwała się ani słowem. Dopiero kiedy cała trójka zaparkowała pod swoim domem, kobieta zwróciła się bezpośrednio do Epifanio. Odwiedzę cię kiedyś, gdy znów pokłócisz się ze swoją matką. I zniknęła. W 2019 roku powstał film z uniwersum obecności zatytułowany Topielisko – Klątwa La Llorony. Warto jednak pamiętać, że w odróżnieniu od filmowej wersji ta prawdziwa, oryginalna, ludowa La Llorona
nie jest bezmyślną morderczynią, a raczej zrozpaczoną matką, żałującą swojego bezsensownego czynu. Nie wchodzi do czyichś samochodów, domów i nie nawiedza nigdzie indziej niż przy wspomnianych zbiornikach wodnych. Z czasem oczywiście jej wizerunek lekko podrasowano, aby był bardziej groźny i służył jako ostrzeżenie dla dzieci przed byciem niegrzecznymi. Znów wracając jeszcze do filmu, reżyser Michael Chaves powiedział kiedyś w wywiadzie, że podczas kręcenia scen do topieliska dało się wyczuć nadprzyrodzoną aurę. Nie podał szczegółów, ale powiedział, że ekipa filmowa miała wrażenie, że La Llorona odwiedziła ich, aby skontrolować, czy film pokaże ją w dobrym świetle. Z ciekawostek wyczytałam również, że płacząca kobieta pojawiła się w nagrodzonej Oscarem bajce Coco. Widziałam tę bajkę i serdecznie ją polecam, ale nie mogę sobie przypomnieć, w którym miejscu pojawiła się La Llorona. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat klątwy La Llorony. Jestem ciekawa, jakie Wy macie zdanie na temat tej historii i czy utożsamiacie płaczącą kobietę z tą filmową adaptacją? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jak również już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!